Mówiąc, filozofia Tuna się sprowadza do tego, że jeżeli, że kiedy Polacy przejęli odpowiedzialność za swój kraj, kiedy stolicą, w której zapadają decyzje na temat Polski jest Warszawa, a nie Moskwa, ani Berlin, to że ta data jest za to smutna, że ta data jest zła, to to się źle stało na Polskim. Więc ja to rozumowanie odbieram jako fałszywe, głupie, niemoralne i przede wszystkim niezwykle szkodliwe. Bo jak się nad tym zastanowić, no to właściwie się okazuje, że Polacy nie są zdolni, żeby się sami rządzić. Czyli nasi przeciwnicy, Lloyd George, Mołotow, Fryderyk Wielki, Hitler, Stalin, mieli dużą stopniu rację. No oni właśnie, no, Lloyd George'a, ta słynna jego wypowiedź w Wersalu, że oddać Polsce Śląsk, to tak jak oddać mapie zegarek. No to jeżeli Polacy od roku 89 wybierają fatalnie, posłowie są, przypomnę, wybrani w wolnych wyborach, absolutnie niefałszowanych, tego nikt nie twierdzi. Co prawda pojawiają się takie głosy, że trzeba pilnować, uważać, jakieś komitety wyborcze, powoływać czuwania nocne, żeby kolejnych wyborów nie sfałszowano, w czym jest taki podtekst, że być może sfałszowano dotychczasowe rejestry. Jednak muszę powiedzieć, tego głośno nie odważa się powiedzieć, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek. Czyli Polacy wybierają bardzo źle, a Sejm składa się, Senat, Parlament, właściwie bez przerwy, przecież znakomita większość tych ludzi, na przykład ci, którzy nadają ton, którzy tworzą politykę, to są ludzie, którzy są od początku, tak jak ja, w jakimś tam stopniu, czy od 10 lat, 15 lat, ja jestem od początku w tym Sejmie, od pierwszych wyborów. Jeszcze na słynnej fotografii z Wałęsą miałem zaszczyt, proszę Państwa, się znaleźć. I żeby było śmieszniej, to Państwu powiem, kto dzisiaj w Sejmie, jest tylko dwóch polityków dzisiaj w Sejmie, którzy na tym słynnym zdjęciu, pamiętacie Państwo ten dowcip, że skąd jestem, ja jestem z aparatu partyjnego, ja z aparatu fotograficznego. I z aparatu fotograficznego to byli ci, którzy trafili na tym słynnym, starsze osoby pamiętają, młodsze w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, na tym słynnym zdjęciu. Otóż dzisiaj są tylko dwie osoby, a mianowicie ja i pan Jarosław Kaczyński. To są tylko dwie osoby, które fotografowały się z Wałęsą i weszły w roku 89 do Sejmu. Krótko mówiąc, ja tą filozofię odrzucam i twierdzę, że generalnie Polska, że demokracja w Polsce jest stabilna i że to był wielki sukces polityczny. To jest oczywiście przedmiot sporu politycznego, który w Polsce się toczy. Państwo ten spór znają, ja nawet nie będę dalej na ten temat się rozwodził. Dwa słowa uzasadnienia. Mianowicie myśmy w momencie przejmowania odbudowywania, odzyskania demokracji, to już jest prawie 25 lat temu, znajdowali się na samym końcu krajów europejskich. Pod względem większości wskaźników, parametrów, wszystkich po kolei, PKB, bezrobocie, długość życia, ludzie wykształceni, właściwie każdy, średnia zarobków, pod każdym względem byliśmy na końcu Europy. Dzisiaj jesteśmy w połowie mniej więcej państw europejskich. Odrobiliśmy 1/3 w różnych obszarach w stosunku do Niemiec, Anglii, Francji, a czasem połowę dystansu. I to oczywiście można powiedzieć, skąd się bierze pewne czy pewne obszary niezadowolenia w Polsce, one się biorą stąd, że oczekiwania ludzi były większe. Oczekiwania ludzi były takie, ludzie nie porównują często do tego, że było bardzo kiedyś źle, tylko że mogło być lepiej, co można psychologicznie zrozumieć. Ale postulaty, żeby w ciągu 20 lat nadgonić, czy wyrównać to, co setki czy 50 lat, no różnie to można mierzyć. No nie, trudno wdawać się w dyskusję, co spowodowało to opóźnienie Polski, ale ostatnie 50 lat na pewno tego się Polska zrobić nie da. Czyli ja przestrzegam przed taką łatwą receptą, jeżeli przyjdzie tu polityk, który powie, że on ma sposób, czy metodę, czy program, który pozwoli w bardzo szybkim czasie spełnić aspiracje społeczne. Takie oczekiwania, czy takie hasła są kłamstwem, są nieprawdziwe, to jest niemożliwe. Pamiętam, proszę Państwa, kiedy głosowałem za reformą Balcerowicza, myśmy mieli wewnętrzne takie poufne spotkanie tej grupy posłów i Balcerowicz, to było na początku lat 90. i Balcerowicz nam powiedział, słuchajcie, no jest taka sprawa, tego oczywiście nie można głośno powiedzieć, my ten program, który ja przedstawiam, bardzo proszę o poparcie, ale ja nie mam dobrej wiadomości. Unię Europejską najwcześniej mówi, czyli Zachód, wtedy się nie mówiło, Zachód dogonimy najwcześniej za 20 lat, to jest jedno pokolenie.
mówi, jeżeli to powiecie głośno, no to po prostu zapłacicie cenę polityczną za to. Nie wiem, czy to się stało na zewnątrz, nie. Pamiętam, głosowałem za tym planem, jestem bardzo z tego dumny, szczęśliwy. Kto jest z reform polskich niezadowolony, to niech sobie pojedzie na Ukrainę czy Białoruś i zobaczy, jak wyglądają państwa, gospodarki, społeczeństwa, które nie przyjęły tego typu reform. Ale minęło 20 lat i to był ogromny optymizm, to była po prostu przesada. Nawet on się bał nam powiedzieć tego, że to po prostu jest niemożliwe. Ja mówię o tym dlatego, że my się zderzamy z pewną falą oczekiwań czy żądań, które są nierealne. One są nierealne. To jest trochę, i to jest trochę, tak jeszcze jedną taką rozmowę Państwu przytoczę, która świadczy o tego, z czego wyszliśmy. Czy jaki dystans pod każdym względem Polska przebyła, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy. Pamiętam rozmowę z Jackiem Kuroniem w czasach no, dość głębokiego podziemia, bo na początku lat 80., ale już po stanie wojennym, on wyszedł z więzienia, ja wyszedłem z obozu, żeśmy się spotkali i tak mówimy, no słuchaj, no te gazetki to tak właściwie jeden daje drugiemu, ci sami piszą, ci sami w nich je czytają, co je piszą. Właściwie wyglądało to, na manifestacje chodzi nas coraz mniej, to właściwie no przegraliśmy. I ja mówię, słuchaj, no ale to się wszystko przecież, no Armia Czerwona z tym nie wyjdzie, no oczywiście robimy co możemy, będziemy walczyć, ale no trzeba się pogodzić, że za naszego życia my wolnej Polski nie doczekamy, no bo jest Armia Czerwona w Polsce, jeżeli nawet się powiedzmy jakimś cudem, wtedy to był Jaruzelski, no bo ja pierwsze więzienie to było za Gomułkę, czyli pasek od spodni sznurowała, oddawałem w więzieniu strażnikowi z portretem Gomułki. A wychodziłem z obozu internowanych pod portretem Jaruzelskiego. To była mniej więcej mój życiorys polityczny, ale to się nic nie zmieniało, tylko portrety się zmieniały. A ja cały czas tylko ten pasek i te sznurowadła musiałem w kolejnych ekipach udarzać. To ja się nie skarżę na to, bo to jest rozdział, o którym. Ale co powiedział Kuroń? Mówię, słuchaj, jak mówi Kuroń, ty się nie przejmuj, bo wiesz, armia sowiecka z Polski wyjdzie. Są dwa sposoby, mówi, jeden z nich się spełni. Nie wiem który, ja mówię, jakie są. No mówi, jeden sposób to jest, mówi, normalny sposób. To w końcu przyjdzie, się zdenerwuje Archanioł Gabriel i z mieczem ich z Polski wygoni. A ja mówię, Jacka, a drugi, no drugi to jest cudowny. A cudowny jaki? No, że wyjdą sami. No i proszę Państwa, wyszli sami. Kurwa miał rację. Kurwa, ja to powtarzam wiele razy, wyszli sami. Ci przecież myśmy żadnej wojny z Rosją nie wygrali. Nie było 20 roku. Nikt nie zginął. Armia rosyjska wyszła z Polski, nie oddała ani jednego strzału, 300 lat dominacji nad Polską się skończyło, że po prostu polski minister spraw zagranicznych przyszedł na Kreml i powiedział do prezydenta Rosji, panie prezydencie, ja bym prosił, żeby te wojska polskie, pan z Polski zabrał, bo Polacy już ich nie chcą. A prezydent Rosji, który się nazywał Wielcy, mówi, a no skoro tak, no to panie ministrze, który się nazywał Skubiszewski, to ja te wojska zabieram i zabrał. No to jeżeli ktoś mi powie, że się nic nie stało, że dalej jest w Polsce komunizm, że Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim, że jest okupowana, że trzeba tworzyć grupę oporu, że trzeba śpiewać ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie, to moim zdaniem oszalał. I ja całą tego typu ideologię odrzucam i mówię nie tylko jako kłamliwą i niemoralną, ale jako bardzo groźną. Już nie będę więcej do tego motywu wracał. To jest po prostu ideologia antypolska, bo ona świadczy, że Polacy po prostu nie nadają do własnego państwa. I drugi obszar, który się wiąże z pierwszym, to jest obszar, który chciałbym definiować językiem sporu politycznego i starać się zdiagnozować spór polityczny, jaki państwo mają okazję obserwować. Spór polityczny bardzo ostry, którego jestem aktywnym uczestnikiem, co Państwo mają okazję przecież w mediach obserwować, bo ludzie, którzy chodzą na tego typu spotkania z politykami, to raczej oglądają, słuchają mediów, a nie są jak mówię, poza telewizją, czy poza mediami. Proszę Państwa, spór w demokracji jest rzeczą normalną. Demokracja jest takim ustrojem, który zakłada spór, a osią istotą tego sporu jest parlament. On zastępuje manifestację, o po to się wybiera, po to ten parlament ma być reprezentatywny, po to tam mają być, on w miarę ma oddawać poziom i sposób myślenia społeczeństwa, po to tam ma nie być jednej partii, jak u pułkownika Kaddafiego, wiadomo, pułkownik Kaddafi był jednocześnie szefem rządu i szefem opozycji.
partia jego była partią władzy, partią, to był pewien komfort, no ale komfort, jak wiadomo, dla pułkownika Kaddafiego no, najlepiej się nie skończył. Więc ten parlament ma być rzeczywistym miejscem dyskusji, żeby uniknąć tych dyskusji na ulicach, jak to się dzieje w Turcji. I w demokracji spór jest rzeczą normalną, oczywistą. Raz na 4 lata się społeczeństwo wybiera i decyduje, czy partia rządziła dobrze, czy źle, albo powierza mandat, bo uważa, że ten mandat trzeba powierzyć dalej tym ludziom, albo daje mandat do rządzenia komuś innemu, a ten, co przegra, się po prostu z tym godzi, przechodzi do opozycji, czeka na to, że przy następnej okazji te wybory wygra i władzę odzyska. No jest to zasada demokracji i ta zasada demokracji w Polsce jest w istotnym stopniu naruszona. My nie mamy, nie na tym polega problem w Polsce, że pani Pawłowicz użyje jakichś wulgarnych słów na S, na G i tak dalej, nie będę już tych słów na im przytaczał, na P, ale a ktoś inny powie na kogoś ćwok czy prostak, tylko problem jest dużo głębszy. To się nie sprowadza życie polityczne w Polsce do języka. On się sprowadza do tego, że jedna z partii politycznych, ta, która przegrała ostatnie wybory, nie uznała tego wyniku i ogłosiła, że Polską rządzi premier, który jest mordercą, premier, który jest zdrajcą, że Polską rządzą agenci, przestępcy, mordercy, że Unia Europejska jest gorsza niż komunizm, czyli Polska właściwie współpracuje z organizacją przestępczą. Partia, która twierdzi, że obóz koncentracyjny Europa, czyli Europa po niemiecku, to jest Unia Europejska. Partia, która twierdzi, że właściwie wszelkie metody, wszelkie działania, wszelkie sposoby pozbawienia obecnej władzy, odebrania rządów i obalenia obecnej władzy są moralne, ponieważ ta władza to jest władza przestępcza. Czyli tu nie działa zasada demokracji. To jest zasada, że Polska wpadła w ręce jakiejś antypolskiej mafii i tą mafię trzeba za wszelką cenę, a później jak się ją obali, to trzeba oczywiście porachować się tak, jak na to zasługuje mafia. I na przykład jeden z bardów tego myślenia, pan poeta Rynkiewicz, wprost napisał w jednym z wierszów, który gazety tej partii, konkretnie myślę o PiS-ie, na przykład Polska Gazeta, opublikowała fragment budujący tego wiersza, brzmi tak. Dla najemnych judaszów bolszewickiej bestii nie będzie przebaczenia, nie będzie amnestii. Tak? Ci judasze bolszewickiej bestii to jest Platforma Obywatelska. To jest, proszę Państwa, gdyby tak powiedział prezydent Obama o Romneyu czy odwrotnie, gdyby tak pani Merkel powiedziała o swoim konkurencie, jakoś Schleimeister się nazywa, z SPD w Niemczech, gdyby tak powiedział Sarkozy o Holandzie lub odwrotnie, to by uznano, że zwariował i że się po prostu powinien jechać do szpitala. Natomiast w Polsce to funkcjonuje zupełnie właśnie normalnie. Myśmy się przyzwyczaili, że premiera się rysuje ze swastyką, że prezydenta się nazywa Komorowski, że go się rysuje w czapce NKWD, że się śpiewa w kościołach, o czym mówiłem, ojczyznę wolną, racz nam wrócić pania z okupacji niemieckiej. I to właściwie znaczna część społeczeństwa uważa za normę polityczną. Czy ktoś ma takie poglądy, to nie jest kwestia poglądów. To jest kwestia, która właściwie likwiduje demokrację. Demokracja oznacza uznanie wyniku wyborów i oznacza uznanie dla prawa istnienia politycznego przeciwnika. Jeżeli ktoś jest mordercą, zdrajcą, agentem i tak dalej, to nie ma prawa istnieć politycznie, tylko w więzieniu. I właściwie to się mówi. No, pan Kaczyński właśnie otwarcie mówi, no, po pierwszy jego akt, jakiego dokona, jak on twierdzi, dojdzie do władzy, mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, to uwięzi Tuska. To jest i w związku z tym ja odrzucam, proszę Państwa, tą całą retorykę, i tą całą filozofię, którą prezentuje bardzo znaczna część mediów, która uważa, że w Polsce cały problem polityczny sprowadza się do języka debaty publicznej. Język jest efektem tego myślenia, a nie odwrotnie. To nie to, co się stało, jest efektem języka, tylko język jest efektem tej filozofii. Język jest efektem przyjęcia takiego rozumowania, że Polską rządzą przestępcy. To jest drugi obszar, oczywiście ma bardzo wiele implikacji, ma bardzo wiele efektów w różnych obszarach i można o tym
no, książkę napisać, ale myślę, że powiedziałem wystarczająco jasno, żeby Państwo wiedzieli, o czym mówię. I obszar trzeci, o którym chciałem powiedzieć w tym swoim wprowadzeniu, które siłą rzeczy, jak jeszcze raz mówię, jest bardzo, bardzo, bardzo skrótowe i obejmuje właśnie cztery wybrane zagadnienia. Wszystkie inne są, mogą być przedmiotem dyskusji, o której powtarzam, ona może być dowolna. Musi się ograniczać do tych tematów. To jest kondycja demokracji w Polsce. Ona, można powiedzieć, że pod wieloma względami, bo zadawia się wszystkich parametrów, sytuacja Polski jest dobra. Ale co z tego, kiedy przy bezrobociu 14% i przy stosunkowo dużej liczbie ludzi, co z tego, że średnia zarobków w Polsce jest 3300 zł, to jest niemało, to jest średnia. Że co do wolności, to tej wolności moim zdaniem jest za dużo, a nie za mało. Tej wolności jest, właśnie każdy ma, nie ma żadnych ograniczeń. Każdy ma paszport, może wyjechać gdzie chce, mamy wymieniane pieniądze. Są wszystkie możliwe książki w księgarniach, od poważnych rozpraw naukowych na wysokim poziomie, Bullocka, Overego, mówię o historycznym, bo oczywiście są inne całe obszary, od bardzo Vivera, Davisa, o bardzo, bardzo poważnych pracach, ja w tym obszarze się dobrze poruszam, do absolutnych jakichś skandalicznych opracowań typu Hitler twórcą Izraela, kto jest Żydem w Sejmie i w Senacie i tak dalej, do jakichś zupełnych bredni, ponieważ nie ma cenzury, więc każdy może za własne pieniądze wydać książki i napisać oczywiście wszystko, co mamy, książki zaprzeczające teorii ewolucji, podważające, no, że tak powiem, chrześcijański charakter Polski, no wszystko. Ale dla człowieka, który ma emeryturę około 1000 zł, który nie może wykupić lekarstw, dla niego te wskaźniki są bez znaczenia. On mówi, dobrze, ja mogę kupić książkę o Katyniu, ja mogę wyjechać za granicę, założyć partię polityczną, bo mnie to nie obchodzi, ja nie mogę lekarstw wykupić. I to jest oczywiście wyzwanie i to jest wielki problem. Nie jest prawdą, że w Polsce kontrasty są większe niż gdzie indziej. Były na ten temat artykuły, jest cała publicystyka, są całe wskaźniki, bo to nie jest takie proste mierzenie kontrastów społecznych. Oczywiście bardzo łatwo powiedzieć, ilu w Polsce jest ludzi z wyższym wykształceniem. Bardzo łatwo powiedzieć, jaki jest przyrost naturalny. Łatwo jest podać PKB, bo to jest proste, ale zmierzyć kontrasty społeczne jest trudno, ale też to się da zrobić i z tego wcale nie wypadamy tak źle, ale w odczuciu społeczeństwa Polska jest krajem wielkich kontrastów i nierówności społecznych. I oczywiście politycy, a przede wszystkim politycy partii rządzącej, czyli my, którzy tu siedzimy przed państwem, mamy jako jedno z podstawowych zadań przekonać społeczeństwo do tego, po pierwsze, przekonać społeczeństwo do tego, że skala nierówności społecznych, chociaż jest irytująco duża, to jednak nie jest taka, żeby mówić o Polsce, że to jest kraj w ogóle, no, który zmierza do jakiegoś wewnętrznego konfliktu, rozdarty konfliktu. Nie jest tak. I druga kwestia, jeszcze ważniejsza, trzeba przekonać społeczeństwo, że nie ma dzisiaj ekipy politycznej, że nie ma dzisiaj partii politycznej, nie ma ludzi, którzy są zdolni przejąć odpowiedzialność za Polskę. Ludzie, którzy krytykują Platformę i formułują twierdzenia absurdalne o dwóch wybuchach, o trzech ocalałych w Smoleńsku, i te wszystkie, cała ta retoryka, której nie będę powtarzał, ci ludzie są zdolni, żeby Polskę podpalić. To oczywiście znakomicie im to wyjdzie. Ale żeby Polskę budować i żeby utrzymać pokój społeczny i rozwój Polski, do tego zdolni nie są. I w związku z tym partia, którą mam zaszczyt reprezentować, nie ma, w moim przekonaniu przynajmniej, i proszę mnie przekonać, że jest odwrotnie, nie ma alternatywy politycznej i programowej. Ja się starannie wsłuchuję w to, co ma do zaproponowania PiS. No to na przykład mówi, że trzeba dać więcej pieniędzy. Proszę bardzo, na wszystkie właściwe programy społeczne, na wszystko trzeba dać więcej pieniędzy. A skąd te pieniądze chce wziąć? No z opodatkowania między innymi wielkich sieci domów, tych wielkopowierzchniowych supermarketów i z banków. Proszę Państwa, opodatkowanie supermarketu ma jeden. Natychmiast oznacza podniesienie cen w tych sklepach i uderzenie w ludzi, którzy tam kupują, czyli najbiedniejszych. Opodatkowanie banków może doprowadzić do kryzysu tych banków, a w każdym razie oznacza droższy kredyt. Czyli natychmiast pogarsza sytuację najbiedniejszych, małżeństw, ludzi na dorobku, tych, którzy korzystają z kredytów. To są recepty, tak jak
jak likwidacja tak zwanych umów śmieciowych i likwidacja i postulat, żeby podnieść płacę minimalną. To oznacza, to jest klasyczny postulat związków zawodowych i PiS się bardzo oburzał, że Platforma tego nie poparła. Poparcie tych postulatów, tych dwóch, oznacza lawinowy wzrost bezrobocia. Mało tego, przede wszystkim bije, związki zawodowe są w wygodniejszej sytuacji. Związek broni tych, co płacą składki, czyli tych, co już mają pracę. Związek zawodowy nie jest właściwie zainteresowany, to nie są ich ludzie. Ich nie interesują ludzie, którzy stoją pod drzwiami, pod bramami zakładu pracy i chcą być przyjęci. A przyjęcie tych postulatów oznacza w najlepszym wypadku zamrożenie, w najlepszym, ale raczej wzrost bezrobocia. Bo właściciel, który ma zatrudnić na umowie śmieciowe, może zatrudnić od biedy dwóch pracowników, ale jeżeli te umowy zostaną zlikwidowane, czyli te koszty wzrosną, zatrudni jednego. Jeżeli się zwiększy płacę minimalną, to jemu od tego fundusz płac oczywiście nie zwiększy się, tylko się ten sam fundusz płac będzie dzielony na mniejszą liczbę. I wszędzie kraje, które są w trudnej sytuacji gospodarczej, nie wprowadzają takich reform. Czyli jest propozycje krótkoterminowego spisu, oznaczają w każdym obszarze pogorszenie kondycji społecznej, oznaczają wzrost bezrobocia i trudną sytuację. Ja doskonale rozumiem, że te propozycje mogą być chwytliwe, bo jeżeli ktoś mówi, podnieś mi płacę, ja będę więcej zarabiał. Tylko niech pamięta, że to oznacza redukcję inflacji, bezrobocia, być może dla jego dzieci, dla najbliższych. To jest tak oczywiste, że nie wymaga, sądzę, dłuższego uzasadnienia. I kwestia ostatnia, bo chcę się zmieścić w tym czasie 30 minut. Ja już nie poruszam polityki międzynarodowej. Ona jest najwygodniejsza, najbezpieczniejsza. Polska ma sytuację pod tym względem absolutnego komfortu. My pamiętamy, no, mówi się, porównuje się często ten 4 czerwca, cud czerwca do cudu listopada z 18 roku. Tylko, że cud listopada z 18 roku po 4 latach się zaczął kończyć, bo Niemcy wychodziły już z poniżenia wersalskiego, z upadku, a Związek Sowiecki stawał się powoli mocarstwem. Po 10 latach Polska była zagrożona, po 20 upadła. Dzisiaj 25 lat po odzyskaniu niepodległości nam nadal absolutnie nic nie grozi. Mamy na Zachodzie przyjazne, demokratyczne, pokojowe Niemcy, a na Wschodzie mamy Rosję oddzieloną od nas kordonem państw. Właściwie spełnił się zupełnie nie z naszej, w jakimś tam stopniu z naszej może, ale nie tylko z naszej, program Piłsudskiego, Federacji Europy Środkowej i Polski, która jest oddzielona od nas. Jesteśmy bezpieczni w związku z tym w swoich granicach, w związku z tym też o polityce międzynarodowej nie będę mówił więcej, bo uważam, że ona jest największym komfortem właściwie i potencjalnie sytuacja jest najbezpieczniejsza. Kwestia ostatnia to jest pewna, zawsze jestem o to pytany, chociaż to uprzedzam pytanie, to jest pewna trudność, w jakiej się znalazła Platforma, której najwyraźniej widać jest w sytuacji obecnie mniejszego komfortu politycznego już od roku temu. I to jest prawda. To jest prawda. I to jest oczywiście rzecz, która może smucić, zależy na naszych wrogów, moim, znaczy naszej pamięci.